Namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Profesor Bogdan Guralczyk, politolog, sinolog. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Po rewelacyjnym wyniku naszej pierwszej rozmowy, kontynuujemy tematykę chińską. Jeżeli ktoś nie widział jeszcze naszego poprzedniego wywiadu, link w opisie filmu. Dzisiaj porozmawiamy, tak naprawdę, wokół pana nowej książki, tytuł Nowy Długi Marsz Chiny Ery Xi Jinpinga. Ja tak jeszcze, może nie do końca merytorycznie, ale to jest chyba ważne, bo to, co czasami dziennikarze wyprawiają z nazwiskiem prezydenta Chin, yy, wygląda, czy brzmi co najmniej dziwnie, więc chciałbym, żeby to wybrzmiało. Jak poprawnie czytamy? Xi Jinping. Prezydent Chin stwierdził na początku 2021 roku, że czas gra na korzyść Chin. Dlaczego? No, przede wszystkim dlatego, że Chiny doświadczyły czegoś, co oni nazywają. Wiem, że czasami warto wrzucić ten termin chiński, Pai 100 lat narodowego poniżenia, to znaczy od słynnych kiedyś wojen opiumowych to są lata 1839-1860. Chińczycy bardzo w skórę dostali do tego stopnia, myślę, że to będzie najbardziej obrazowe, iż przed tymi wojnami opiumowymi, lokując w czasie, powiedzmy, w trakcie naszych wojen napoleońskich, Chiny same dawały 1 trzecią światowego PKB. I to są dane dosyć wiarygodne. W ogóle Chiny w okresie od Chrystusa do początku XIX stulecia, do Rewolucji przemysłowej, Chiny były największym mocarstwem gospodarczym świata, a kiedy były w trakcie wojny podziałów trzech, trzech królestw na przykład, to wtedy Indie wychodziły na tę pozycję. To też z punktu widzenia Chin czy Indii, to że Zachód rządzi, to jest jakaś chwilowa aberracja, trzeba wrócić do tego, co było. Tymczasem te 100 lat narodowego poniżenia to nie tylko sprzedawanie przez Brytyjczyków opium i wojny opiumowe, ale potem było powstanie Taipingów, powstanie bokserów, rozpadło się cesarstwo. Po cesarstwie ojciec Chin republikańskich, Sun Yat-sen, próbował rządów republikańskich. Skończyło się wojnami Cungfa, tych warlordów czy wojskowych wataszków, Którzy mieli prywatne armie. w końcu przyszła e, inwazja i to podwójna japońska, a na koniec jeszcze przyszła wojna domowa, a ta jest zawsze najbardziej krwawa, między Kuomintangiem, partią narodową, a komunistyczną partią Chin. I kiedy e, Mao Tse-tung z bramy Tiananmen 1 października 1949 roku ogłaszał, proklamował Chińską Republikę Ludową, to Mimo że przybyło dużo mieszkańców, zamiast 1 trzeciej PKB Chiny dawały 3,5%, dziesięciokrotnie mniej. A kiedy epoka Mao, czyli lata 1946 do września 1976, kiedy Mao odszedł, wzrosło to zaledwie o 1%, a równocześnie liczba mieszkańców Chin Przekroczyła miliard. Stąd potem była głośna, aczkolwiek trudna dla przyjęcia dla naszego kręgu cywilizacyjnego, polityka jednego dziecka. Czyli Chiny doświadczyły 100 lat narodowego poniżenia, a potem jeszcze, już w trakcie dynastii komunistycznej, rządów Komunistycznej Partii Chin, KPH, no był wielki skok, a po nim wielki głód, i potem rewolucja kulturalna. Czyli kolejne dewastacje. No i to wszystko sprawiło, że ruszyły do reform. Natomiast Xi Jinping uważa, że reformy już po czterech dekadach przyniosły takie sukcesy, i Chiny są w takiej pozycji, że czas zaczyna pracować dla nich. Po pierwsze, dlatego, że w tej chwili, w sensie nominalnym, Chiny dają Około 17,5% światowego PKB, a więc jeszcze nie 1 trzecia, ale daleko od 3 czy 4,5%. A w sensie siły nabywczej, Chiny już są od 2014 roku największą gospodarką świata i coraz bardziej zostawiają za sobą Stany Zjednoczone. I to jest niezmiernie istotne. Poza tym Chiny są też największym państwem handlującym, największym państwem eksportującym, a coraz bardziej wychodzą też na pozycję lidera, przynajmniej w niektórych dziedzinach wysokich technologii. I u nas, Państwo słyszeli, Huawei, 5G czy TikTok to już do nas dotarło. W tym sensie to też pracuje dla Chin. I jeszcze myślę, że bardzo istotny element jest taki, być może nawet najistotniejszy, ale to dopiero historia oceni, że Zachód jest w odwrocie. Zachód rozumiany przede wszystkim jako Stany Zjednoczone, ale też liberalna oś transatlantycka i Unia Europejska, szczególnie po Brexicie, ma dużo kłopotów i coś o tym wiemy, i Stany Zjednoczone są głęboko spolaryzowane. Stany Zjednoczone są chyba jeszcze głębiej spolaryzowane niż w tej chwili Polska, co sobie wydawałoby się trudno wyobrazić, bo przecież tam nie jest tylko podział na demokratów i republikanów, tylko wewnątrz Partii Republikańskiej są prawdziwi Republikanie, ten twardy rdzeń republikański i są trampiści. I wcale nie wiadomo, czy jeszcze nie wrócą. A z kolei w partii demokratycznej e, są. E, Bardziej lub mniej lewicowi z, z naszego punktu widzenia. Jeśli jest taka wewnętrzna polaryzacja w państwie, które dotychczas było hegemonem, to trudno się dziwić, że państwo pretendujące do hegemonii, czyli Chiny, mówią: No, to czas pracuje dla nas. A co to znaczy, że Chiny są cywilizacją ubraną w szaty państwa? No, żałuję, że to nie ja ukułem to pojęcie. Zapożyczyłem je od dzisiaj już nieżyjącego e, amerykańskiego specjalisty od Chin, sinologa, urodzonego zresztą w Chinach, e, Lucien Wu Pai, e, wiem, że to tylko w kręgu specjalistów znane nazwisko, e, który właśnie ukłuł to pojęcie i moim zdaniem ono najlepiej oddaje istotę rzeczy, że my również w Polsce, my w świecie zachodnim, Przywykliśmy traktować Chiny jako państwo. No, same Chiny się definiują jako dżungło, czyli państwo środka, ale to nie jest państwo, mierząc naszymi kategoriami, bo to jest przede wszystkim kontynent, większy terytorialnie niż Europa od Atlantyku po Ural w sensie terytorialnym, a w sensie ludności. No to po Brexicie Unia Europejska ma około 450 milionów mieszkańców, a Chiny mają 1 400 milionów, czyli są trzykrotnie większe od Unii Europejskiej, a najistotniejsze, że są samodzielną, samoistną cywilizacją i co więcej cywilizacją, która przetrwała tam jest najdłuższa w świecie ciągłość państwowości, bo trudno chyba Powiedzieć, że dzisiejsze władze, czy w Iranie, czy w Egipcie, czy tym bardziej w Rzymie, to jest ciągłość starożytności. A w Chinach, co byłoby dla wielu Państwa zaskoczeniem, jakbyście poszli do szkoły podstawowej, to już w drugiej klasie podstawówki, dzieci się uczą z czytanki, żeby przyswoić dzisiejsze uproszczone znaki, ona jest w trochę innym niż starochiński języku napisana. Ale treść dotyczy, powiedzmy, okresu wiosen i jesieni, piąte stulecie przed naszą erą. Czyli dla nich to jest punkt odniesienia, czyli inna głębia i inne podejście do wszystkiego. Począwszy od tego, co jest najistotniejsze, i co bardzo eksponuje w swojej najnowszej książce, że my u nas i my w ostatnich 30 latach. Byliśmy przekonanymi rynkowcami. No, rynek rządzi, rynek reguluje, rynek niestety dewastuje i wprowadza dysproporcje dochodowe, a w Chinach gospodarka, handel to były pośrednie, ważne, ale pośrednie zawody. A najważniejsze było co? To, co u nas w ogóle się tego nie docenia, w ogóle się tego nie rozumie, że. Polityka to sztuka, sztuka rządzenia zajmowała starożytnych chińskich mędrców, a w tej sztuczce rządzenia nie rynek był yy, wiodący, tylko państwo, żeby było sprawne, efektywne, dobrze zarządzane, żeby był dobry władca i tak dalej. I to nas potwornie z Chińczykami zawsze różniło i teraz. Różni tym bardziej. Do tematu rynku jeszcze na pewno wrócimy, natomiast ja pozwolę sobie zadać takie pytanie może trochę infantylne, może wręcz pytanie ignoranta natomiast no, mają dłuższą ciągłość cywilizacyjną. I co z tego? Jaką ma im to dać przewagę wobec nowoczesnego świata pełnego technologii, komputerów, maszyn? Czy to takie ważne, czy państwowość, cywilizacja ma tysiąc lat, czy pięć tysięcy lat? Bardzo ważne, dlatego że daje po pierwsze oddech, po drugie poczucie, że możemy być silni, bo kiedyś byliśmy. Po trzecie, nie byliśmy tylko wielką gospodarką czy wielkim państwem handlującym jedwabne szlaki, tylko że byliśmy również twórcami, wynalazcami. Tam proch, papier, te. Parę takich wynalazków, które są czysto chińskie. Więc to daje poczucie, że kiedyś byliśmy wielcy i możemy do tego statusu wrócić. To jest bardzo ważne, czyli samo poczucie. Po drugie, że Chiny są bardzo specyficzną cywilizacją sui generis. Ja ich bym nie przetworzył na inną. Myślę, że obecny system w Chińskiej Republice Ludowej nie dałoby się zaimplementować nawet w Singapurze, mimo że było odwrotnie. Z Singapuru władze obecne HRL zapożyczały model rozwojowy. Trochęśmy na ten temat mówili w poprzednim naszym spotkaniu. A dlaczego nie można implementować chińskiego modelu do Singapuru? Bo Singapur jest byłą kolonią brytyjską. Singapur to jest państwo prawa, a Chiny oni mówią, i fa, czyli państwo oparte na prawie. No i tu jest, jest pogrzebany, że nie państwo prawa, tylko oparte na prawie. A prawo nadaje kto? Dawniej cesarz, dzisiaj Xi Jinping, albo daje partia. Czyli zamiast państwa prawa mamy prawo partii, a to już jest zupełnie inna jazda. I jeszcze. To nie koniec, oczywiście, jest to, że my mamy swoje własne rozwiązania. Cywilizacja chińska to jest cywilizacja, jak wiemy, znaku, symbolu. Wszystko jest zapisane w znaku i to nawet jak się parę tysięcy znaków zna, to samo odczuwam, że wpływa na myślenie. Inne są skojarzenia. Wobec tego. Cywilizacja chińska to jest cywilizacja y, bardziej holistyczna, spojrzenia ogólnego na różne sprawy, łączenia różnych aspektów, a my wszystko dzielimy, rozdwajamy, ujednolicamy, robimy jednostkę, robimy indywidualizm. A Chińczycy, jeśli można tak powiedzieć, koszarują, łączą, mają y, raczej zbiorowość na myśli i największą zbiorowością. Jest oczywiście państwo, ojczyzna, i oby była jak najsilniejsza. I to nie wpływa na to, że są wynalazki, bo przecież Chińczycy warto to państwu wprost powiedzieć zbudowali całkowicie alternatywny system internetu. Oni mają swój odpowiedniku Facebooka, Twittera, a nawet GPS-a oczywiście Pejtołu się nazywa żeby tylko Amerykanie nie mogli na ich terenie się posługiwać tymi rozwiązaniami. Czyli, a teraz, jeżeli Chiny zaczynają i częściowo mówię, ale oczywiście wymagałoby to odrębnej pracy, odrębnej książki, innego rodzaju. W, w ostatnich trzech, trzech latach Chiny odniosły niebywałe sukcesy w kosmosie, ale proszę się przyjrzeć z używanym tam nazwą. To są wszystko z chińskiej mitologii, czyli oni są dumni z tego, że sięgają do własnych źródeł. Czyli jeżeli mamy z czego czerpać, to możemy być dumni i nie oglądać się na innych i na pewno od nich nie zapożyczać. Ostatni element, chociaż mógłbym w nieskończoność, jak to profesor, yy, ostatni element jest taki, że Chiny przecież zapożyczyły marksizm, leninizm, prawda? No bo to jest z punktu widzenia chińskiego to nawet leninizm jest wynalazkiem zachodnim, a już po 10 latach był maoizm, czyli wszystko zchińszczają, wszystko przerabiają na własną modłę i trudno się dziwić, że nie chciały przyjąć ani liberalnej demokracji, ani konsensusu waszyngtońskiego opartego tylko i wyłącznie na sektorze prywatnym, tylko poszukały innych własnych czy Wypracowanych w krajach ościennych rozwiązań. No właśnie, liberalna demokracja. Bardzo często słyszy się, że to się w Chinach nie może udać. Chciałbym zapytać, dlaczego konkretnie to nie ma prawa się udać i jak do tego ma się sytuacja czy system polityczny na Tajwanie? To jest dosyć skomplikowana sprawa, bo nie przetestowaliśmy, a raczej Chińczycy, chińscy eksperci. Kiedy mówię Chińscy, nie mówię Tajwańscy. Więc z HRL, chińscy eksperci powiadają, że kiedy przyszedł upadek cesarstwa w 1912 roku, do dr Sun Yat-sen, pierwszy prezydent, mam przyjemność być jedynym jego biografem w języku polskim, taka popularna biografia niestety chyba trudna nawet na Allegro do dostania, ale jest taka, zapewniam Państwa. Doktor Sun Yat-sen zaproponował rozwiązania republikańskie, czytaj, demokrację. Wtedy były w Chinach jedyne prawdziwie demokratyczne wybory. I bardzo szybko przerodziło się to w wojnę prywatnych armii, w zawieruchę, w wojnę domową, krwawą, i dopiero po dziesięciu ponad latach Kuomintang, Partia Narodowa Chiang kai tak naprawdę 1928 rok, ale potem już zaczynała się wojna z komunistami Mao Cetunga czyli tam cały czas była destabilizacja. Przez te kilkanaście lat zaprowadził porządek, ale tylko pozorny. Czyli Chiny mają złe doświadczenia, że demokracja dobrze działa. Drugie, że Chiang kai który potem, jak wiemy, uciekł na Tajwan po 1949 roku, kiedy Chiny się podzieliły, to Chiang Kai-shek był wykształcony w sowieckiej Rosji. A partia Kuomintan przez wiele dziesięcioleci była partią leninowską, czyli partią opartą na dyktacie, dyktaturze. Bo czym się marksizm od leninizmu upraszczając, nie prowadząc wykładu stricte, Naukowego czy uniwersyteckiego. Marksizm to idee, a leninizm to organizacja. Marksizm to koncepcje, głównie, że rynek jest nam przeciwny, że pozbyć się rynku, bo nas niszczy i eksploatuje, a leninizm to twardy, rygor i dyktatura. I w tym sensie Chiny zchińszczyły wszystko, czyli Chiny przejmują swoje rozwiązania. No i teraz mamy ciekawy przypadek, o który pan w pytaniu zahaczył, że od 1988, a więc porównywalny czas z naszą demokracją, mamy eksperyment demokratyczny, prawdziwy, na terenie Tajwanu i wygląda, że ta demokracja dobrze funkcjonuje. Ja kilkakrotnie na Tajwanie byłem i przyznaję, że to jest społeczeństwo liberalne, bardzo miłe, chociaż. Odczuwa się, że dosyć mocno prowincjonalne, no bo Tajwan jest izolowany na arenie międzynarodowej z woli Chin. Ma zaledwie teraz 12 czy 13 tylko partnerów, począwszy od Watykanu, jeśli chodzi o stosunki dyplomatyczne. Tym niemniej ten eksperyment na Tajwanie działa. No i co więcej, w Korei Południowej, gdzie też rozpoczynano w trakcie rządów dyktatorskich. Ale wielu ekspertów, ja bym się do nich przyłączył, definiuje Koreę Południową, czy obydwa, nawet państwa koreańskie, jako bardziej konfucjańskie niż same Chiny. A jednak taka czy inna demokracja w Korei Południowej funkcjonuje. Podobnie do pewnego stopnia jest w Japonii, dlatego Chińczycy raczej szukali nie w Japonii, czy stricte w Korei Południowej rozwiązań u siebie, tylko bardziej selektywnym, i opartym bardziej na wartościach chrześcijań, chrześcijańskich, widzi Pan, jak się przejęzyczam, co to znaczy presja polskich mediów i naszej rzeczywistości. Oczywiście chodziło mi o wartości konfucjańskie, które założyciel państwa Singapur, Likwanium, wtłoczył i co się bardzo władzom w Pekinie podobało, no bo jeśli wartości konfucjańskie. No to tam jest państwo, cesarz, dyktatura, rygor i to, co się wszystkim autokratom najbardziej podoba. Czyli my mamy już eksperymenty w cywilizacji konfucjańskiej, że można demokratyczne rozwiązania zaszczepić. I teraz ciekawostka jest taka, że no Chiny są coraz bardziej autokratyczne, a podczas rządów Xi Jinpinga. Jeszcze bardziej i jeszcze bardziej. Yy, niedawno, przed naszą tą rozmową, ale po poprzedniej już naszej rozmowie, yy, tak naprawdę Jinpinga koronowano przed przyszłorocznym 20. zjazdem yy, KPH, yy, kiedy on będzie rządził albo co najmniej trzecią kadencję, a może dożywotnio. Czyli złamano wypracowane wcześniej zasady i zasady kolektywnego kierownictwa, i znowu mamy jednoosobowe rządy, znowu mamy cesarza i to koronowanego. No i wydaje się, że to będzie autokracja, a może nawet coś mocniejszego czyli pełna dyktatura. Tym niemniej jest znana chińskim elitom również mnie, chociaż daleko mi do tych chińskich elit. Wola czy koncepcja Ten Xiaopinga, że Chiny przejdą przez trzy takie etapy, trzy kroki. Pierwszy, odbudowa siły państwa i na to potrzeba trzech dziesięcioleci, powiadał Ten Xiaoping. Czyli 1978-2008 akurat się nałożyło na wielki kryzys, my mówimy, na rynkach światowych. A oni mówią na rynkach światowych. U nas żadnego kryzysu nie było. To u was, na Zachodzie jest problem. Oni się jeszcze bardziej po 2008 odbili i wtedy zaczęli zachodni również eksperci mówić, że mamy power shift, że mamy przesunięcie ośrodka siły Centrum Gospodarki Światowej i Światowego Handlu z Atlantyku na Pacyfik, a podczas pandemii Doszło, doszły jeszcze do tego wysokie technologie i stąd mamy ten pasztet. I e, w tym kontekście ten Xiaoping powiadał, że po pierwszym etapie przychodzi drugi krok. E, drugi krok to jest z kolei budowa siły nabywczej obywatela. Że nie tylko państwo ma być bogate i silne, ale również obywatel. Ale potem, czyli znowu jest 30 lat, bo to kolos, e, a potem przyjdą jakieś reformy Polityczne, czyli pewnie jakaś liberalizacja. Przy czym wydaje mi się, znając cały chiński bagaż cywilizacyjno-kulturowy, że to znowu będą rozwiązania Made in China, że to będą ich własne rozwiązania, a nie takie, Jakie my byśmy im chcieli podyktować? Bo problem nasz zasadniczy, również tu w Polsce, polega na tym, że chętnie byśmy Chińczykom podyktowali, co oni powinni robić, a oni za cholerę nie chcą chcieć, mówiąc naszym y, poetom czy naszym językiem. I tak to wygląda. Nawiązał Pan do kryzysu z roku 2008. To idealny moment, żeby właśnie skupić się na tematach gospodarczych. Pan nawiązał też w książce do słów Margaret Thatcher. There is no alternative. Nie ma alternatywy. tak jest. jest. W zamyśle oczywiście nie ma alternatywy dla rynku, dla wolnego rynku itd. tak No i mamy taką sytuację, że Chińczycy poniekąd twierdzą, że oni tę alternatywę mają, ponieważ budują tę gospodarkę, to swoje państwo z sukcesami. Przynajmniej na razie. I Dlaczego my im mamy wierzyć, że oni jednak znaleźli alternatywę? To, że jest trzy czy cztery dekady sukcesów, okej, okay. rewelacyjny wynik, natomiast no, nie chce mi się wierzyć, nawet tak statystycznie czysto patrząc, że tam w końcu nie uderzy jakiś potężny wręcz kryzys. Wie pan, ja my. Jesteśmy po szczycie klimatycznym w Glasgow, kiedy obiecywano 2060, 2070, to już będziemy neutralni klimatycznie. Ja państwu i panu mogę obiecać góry, tylko nie dożyję. No więc spokojnie. Ja nie wiem, co będzie, ale mnie, jako badaczowi Chin i areny międzynarodowej, ważne są obecne statystyki, a te są brutalne w wymowie. Chiny startowały z państwa trzecioświatowego, są już drugim mocarstwem świata i boi się go pierwsze mocarstwo. No to, gdzie, jeżeli to nie jest sukces, to czym do cholery jest sukces? W tym sensie Chiny odniosły niebywały sukces, którego my tak naprawdę rozmiarów i wymiarów sobie nie zdajemy sprawy, bo za gospodarką i handlem idą nowoczesne technologie i są już dziedziny. Gdzie Chiny zaczynają wyprzedzać nawet Stany Zjednoczone. Stąd ta kłótnia znana i u nas 5G czy Huawei, e, ale za tym idzie kosmos. Przecież co? Chińczycy w dwa miesiące po elonie masku i nasa usadowili swojego łazika czużą, jeden z e, takich czerwonych rydwanów z chińskiej mitologii, na powierzchni Marsa. No do cholery na powierzchni Marsa na podróbkach się chyba i składakach nie zajedzie. To znaczy, że oni mają nie tylko, o czym wspominałem, alternatywny internet wypracowany wokół siebie, w, 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 u siebie w domu, ale również y, przemysł kosmiczny i nowe wynalazki i co więcej powiadają. Ustami Xi Jinpinga, że do 2035 roku, czego nawet nie robi Korea Południowa, czy powiedzmy Estonia, które są najbardziej nasycone nowoczesnymi technologiami, społeczeństwami na świecie, patrząc per capita, że będą Chiny społeczeństwem innowacyjnym, czyli opartym na nowoczesnych technologiach. I tu jest, ja nie wiem, czy to się uda, ale ja widzę, że to jest możliwe, szczególnie, że oni zaczęli wyprzedzać nie tylko Huawei, czy 5G, czy w kosmosie, tylko w sztucznej inteligencji. A to już jest inna rozmowa. I wreszcie w kosmos, dlaczego oni idą? Znowu inaczej niż my. Eksploracja eksploracją, ale przede wszystkim wartości merkantylne. Wejść w przestrzeń kosmiczną, bo tam są ziemie rzadkie, tych 18 czy ileś pierwiastków, a wszyscy fachowcy na świecie mówią, że bez nich nie ma postępu naukowo-technicznego. A w kosmosie może jeszcze się jakieś inne znajdą, a nie tylko do, kolejne zasoby tego, co mamy. I oto toczy się gra i dlatego tak bardzo Amerykanie tego wyzwania się boją. Jeżeli to nie są sukcesy, to co jest sukcesem? No i w poprzedniej naszej rozmowie opisałem panu, z czego Chiny startowały, a gdzie dzisiaj są. Dlatego ja się wcale nie dziwię, bo to jest powszechne odczucie mieszkańca państwa środka, że myśmy wreszcie stanęli na nogach. Wstaliśmy z kolan, stali, stanęliśmy na nogach, tylko w przeciwieństwie do nas nie pukniemy się w czoło, czy nie rozwalimy. Sufitu. No i to jest ta różnica. Natomiast co będzie dalej? Ja mogę tylko jedno powiedzieć. Historia powszechna i historia Chin mówi jedno. Coraz bardziej autorytarne czy totalitarne, gdzie jednostka jest zerem, mówiąc majakowskim, rządy na długą metę są receptą na katastrofę. Czyli można wygrać, można osiągnąć sukces, można. Tak czy inny sposób przejąć kontrolę nad Tajwanem z punktu widzenia chińskiego, ale na długą metę totalitaryzm i autorytaryzm sensu stricte nie przejdzie i przynosi jest receptą na katastrofę. I to wiemy. Mam nadzieję, że chińskie elity też. Sądzę, że jak najbardziej tak to ja dopytam jeszcze o ten zachwyt nad tym, co udało się do tej pory Chińczykom osiągnąć. My ostatnio trochę rozmawialiśmy o tym, ale już poza kamerą, myślę, że warto, żeby to wybrzmiało również w tym wywiadzie już. W obecności mikrofonów i kamery, bo tak się zastanawiam, może. Nie zawsze powtarzam to, co mówię poza kamerą, do tego, co mówię przed kamerą. Proszę ze mną uważać, ja tu jestem bardzo chiński. Okej, okay, to zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Ponownie, być może to jest trochę infantylne, banalne wręcz pytanie, ale no jeżeli zaciągamy przy takiej skali setek milionów ludzi, to społeczeństwo do wręcz, jak pan to ujął, niewolniczej pracy, do tego, jak pan to ujął, 35-godzinnego dnia pracy, oczywiście, w co cudzysłowie. Jest. I potem szczycimy się, jak to świetnie budujemy gospodarkę, no to chciałoby się powiedzieć, no, okej, okay, ale co to jest za sukces? No tak, ale tak, Jakim był, kosztem? Ale tak było, ale już nie jest. Już nie ma 35-godzinnego yy, doby. Yy. Czy zatem uda się teraz podtrzymać? Ten wzrost. A no to tutaj się zaczynają schody, dlatego że Chiny korzystały nie tylko, co rozmawialiśmy częściowo, przynajmniej w poprzednim naszej rozmowie, z tak zwanej dywidendy demograficznej, czyli tych 800 milionów chińskich arcybiednych chłopów zaprzężono do niewolniczej pracy. Ale to się skończyło. Podaję przykład, jeden jakże jaskrawy. W okresie 1979, bojąc się, że demografia będzie y, ważną barierą w rozwoju, wprowadzono niewyobrażalny poza cywilizacją chińską, nawet w Indiach, politykę jednego dziecka. Y, I ta polityka w sensie ekonomicznym była skuteczna. Ale co przyniosła? Skutki, z którymi nie wiadomo jak sobie Chiny poradzą odeszły od niej w 2015 roku. W tej chwili może Pan, zgodnie nawet z chińskim prawem, posiadać trójkę dzieci, ale młode pokolenie nawet jednego nie chce, bo tanie Chiny się skończyły. Czyli zaszły zmiany mentalnościowe i Chiny zdrożały. I na dodatek jeszcze mamy w wyniku polityki jednego dziecka niezwykłe dysproporcje między płciami. 116 chłopaków na 100 dziewczyn, czyli 16 chłopaków po urodzeniu nie ma szans, żeby znaleźć Chinkę do Orzenku. Trzeba jechać w kraj zabałekajski i znaleźć jakąś Rosjankę, albo porwać kogoś w Laosie, czy no, dzisiaj nie radziłbym do Birmy, bo tam bardzo strzelają i sprowadzić. Wobec tego to się zmienia i w tym sensie. Najlepsze czasy takiego dynamicznego rozwoju się skończyły. Teraz są schody, i ze schodów wymieniłbym trzy najważniejsze, chociaż sam zdaję sobie sprawę, że można wyliczyć cały katechizm. Pierwsza koniec dywidendy demograficznej co pociąga za sobą, że już nie ma zasobów, tanich rezerw, a nie ma w chińskiej cywilizacji czegoś, co Europa na przykład korzysta, chociaż ma kłopoty na pograniczu polsko-białoruskim, jak wiemy, czyli ściągamy migrantów z nowe, świeże ręce do pracy. W Chinach tej tradycji nie było, bo zawsze było nadmiar własnych rąk do pracy. Jak to rozwiążą? To się wskazuje jako pierwszy w ogóle wyznacznik. Ukułem sobie taką formułę. Japonia się zmodernizowała, zanim się zestarzała. Chiny się starzeją, a jeszcze się nie do końca zmodernizowały. Druga rzecz, że Chiny jednym z azymutów modelu rozwojowego w latach 90. były szybkie inwestycje, bo inwestycje napędzają wzrost gospodarczy. No i co? W Chinach. Jedną trzecią PKB daje program deweloperski. Nabudowano osiedli, nawet miast widm, gdzie tylko wiatr hula, wybudowano i nikt tego nie zasiedla. A to jest jedna trzecia PKB. Coś z tym trzeba zrobić. Właśnie Xi Jinping się za to bierze. No i mamy Evergrande, wielkie, wielki szum medialny, czy Chiny się już walą. Wobec tego. To jest y, druga rzecz, że są y, kominy, które były rozwojowymi, a teraz stają się barierami. Y, to niewątpliwie jest potężny, potężny problem i bariera. I z tym przemysłem deweloperskim wiąże się jeszcze jeden, a mianowicie, że władze lokalne niekoniecznie słuchają władze centralne, bo uważają, że nadal najważniejszy jest zyski, zarobek, i spowodowały, że chiński dług publiczny przekracza no 230-250%. Niektórzy mówią, że jeszcze więcej, nawet się podaje 300%. Czyli jest to problem potężny, z którym sobie trzeba poradzić, a równocześnie trwa przygotowanie armii. Modernizacja armii i najważniejszy z punktu widzenia chińskich władz jest problem Tajwanu, który wyniknął we wszystkich ostatnich wypowiedziach Xi Jinpinga, a nawet podczas niedawnej rozmowy trzy pół godzinnej, to ważne, że zamiast wojny mamy jednak rozmowę i dialog Xi Jinpinga z Joe Bidenem, Cieszę się, że do takiej rozmowy doszło, aczkolwiek żadnego przyłomu po niej nie odnotowaliśmy. No i myślę, że teraz wydźwięk tego, co może się dziać z Chinami w przyszłości po tej odpowiedzi, jest już zupełnie inny i wprowadza jednak y, trochę wątpliwości w te wszystkie optymisty, optymistyczne scenariusze. No i bardzo dobrze, bo nie ma tylko optymistycznych scenariuszy, wszyscy mają swoje kłopoty. I do niedawna sobie żartowałem, że wolałbym mieć chińskie kłopoty niż nasze. Dzisiaj już tak nie żartuję. Problem chyba główny, który będzie definiował najbliższe lata, bo Pan mnie zahaczył, co będzie za pokolenia czy dwa, więc to wyśmiałem, że ja mogę naobiecywać i nie opowiadać, co tylko się chce, bo dopiero historia to sprawdzi. Natomiast najbliższe lata ja nie mam żadnych wątpliwości. I to zostało, mam nadzieję, dosyć precyzyjnie w mojej najnowszej książce opisane i pokazane dla obecnego przywódcy, jest dokończenie procesu jednoczenia wszystkich ziemi, ziemi chińskich. Udało się z Hongkongiem, trzeba to zrobić z Tajwanem. Problem ten, że Amerykanie zdefiniowali to jako własny lotniskowiec. No i czy się dogadają? Czy znajdą jakieś rozwiązanie, czy będzie rozmowa, na co Polacy są uczuleni, rozmawiają ponad naszymi głowami, czy też jakiś udział w tym będzie miało społeczeństwo tajwańskie, które 70 lat minęło ponad od uniezależnienia się, uzyskało własną tożsamość i oni nie chcą rozwiązań niedemokratycznych i innych. Które są stosowane na terenie Chin kontynentalnych, mainlandu. Tyle tylko pamiętajmy o tym, bo u nas zbyt często się zapomina, stając po stronie demokracji Tajwanu i jego samodzielności, że ponad półtora miliona Tajwańczyków robi biznesy prawdziwe nie na Tajwanie, bo jest za mały, tylko na terenie Chin lądowych, a to już zmienia postać rzeczy. Na Tajwanie są przeprowadzane. Przez Taipei Times i tamtejsze. Hmm, Taipei Times to najpopularniejsza anglojęzyczna y, gazeta tamtejsza, i przez tamtejsze think tanki są prowadzone badania w dwóch dziedzinach. Pierwsze, y, czy jesteś za pokojowym czy po, zjednoczeniem z Mainlandem? W tej chwili, szczególnie po tym, co się stało podczas pandemii z Hongkongiem. Poniżej 10% już jest tylko za takim rozwiązaniem. Czyli społeczeństwo tego nie chcę, Ale kiedy się zada pytanie, a z kim chciałbyś robić biznesy, z kim byś chciał chodzić w relacje handlowo-biznesowe, to przez lata wygrywała nawet dziesięciolecia Japonia, ale ostatnio Chiny, Chiny i potem długo, długo nic. I to też wiele jak sądzę, mówi. Jeszcze na moment wróćmy do przeszłości, mam takie pytanie, jak to możliwe, że skoro to społeczeństwo tak ciężko pracowało, te wspomniane 35 godzin na dzień w cudzysłowie, i tak dalej, i tak dalej, było wręcz eksploatowane? Ci ludzie pracowali ponad swoje siły i jednocześnie ci sami ludzie tak ochoczo, rzeczywiście popierają partię. No to jest to, że jeżeli widzimy, że w Chinach i w cywilizacji chińskiej, ja tam definiuję, jakie są wyznaczniki już w konfucjańskiej, a teraz się częściowo do tego i dosyć wyraźnie wraca, nie tylko do leninizmu, nie tylko do dyktatury, ale do, też do chińskiej tradycji, to tam jeden z wyznaczników tej tradycji, żeby moim dzieciom było lepiej niż mnie. Żeby wszystko zrobić, ażeby dzieci były lepiej wykształcone, żeby y, doświadczyły lepszego losu niż y, ja sam, y, czy moja najbliższa rodzina i moje pokolenie. I pod tym względem y, Chiny sprzed 30-40 lat, Chiny dzisiejsze to jest inna planeta. W tym sensie kogo mają popierać? Poza tym działa propaganda, która mówi: Zobacz, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, tam strzelają. My mówimy o Xinjiangu, prawach człowieka, a tam jest Black Lives Matter, czyli są rasistowskie rzeczy, i pistolety są w sprzedaży. Niewyobrażalne. I to się przecież medialnie i propagandowo rozgrywa, i to działa. W tym sensie Chińczycy są zadowoleni, ale najbardziej chyba brutalna rzecz, którą powiem, jest taka, że w Stanach Zjednoczonych już jest ponad 750 tysięcy ofiar śmiertelnych, więcej niż w pierwszej, drugiej i wietnamskiej e, wojnie łącznie ofiar amerykańskich covid u A w Chinach dane oficjalne potwierdzone przez WHO, nawet jeśli nikt w Polsce im nie wierzy, mówią o 7800 ofiar. No to to jest. Razy dwa czy trzy to jest nadal mniej niż w Polsce ofiar śmiertelnych. No to kogo mają popierać? Tamtejsze władze czy inne rozwiązania? I to jest też oczywiście umiejętnie rozgrywane, bo przecież wiemy, jak brutalnymi, dla nas często niewyobrażalnymi środkami ten lockdown czy w mieście Wuhan, czy czasami gdzie indziej wprowadzano. W tym sensie. Chińczycy są po prostu dumni z tego, że znowu rosną w mocarstwo. A najbardziej podpowiada im to propaganda i przywódcy a za chwilę wyprzedzimy Amerykanów. To jakby pan był na pozycji dziesiątej, ale już widział światełko w tunelu, że będzie pan numerem jeden no to nie, nie będzie pan popierał? No przepraszam, nie oszukujmy się. A jeszcze mają to, o czym mówiłem mają świadomość, co za nimi stoi, że to jest możliwe, że to nie jest mrzonka czy chiński sen, tylko my te cele możemy osiągnąć. I dlatego jest takie poparcie. Według agencji Pew, bardzo ważnej, która przez lata, a nawet dziesięciolecia, już prowadzi badania poparcia dla rządów, w Chinach ono jest zawsze powyżej 80%. Proszę mi znaleźć demokrację, gdzie przywódcy czy rząd ma takie poparcie, o nas nie wspominając. Na koniec temat, który chyba jeszcze nie był przez nas poruszany, a mianowicie. Giełda i biznes, to jest o tyle ważne, że w Polsce teraz mamy, yy, yy, mamy nieciekawą sytuację związaną z inflacją, z pieniądzem, Polacy również coraz śmielej ruszają na giełdę yy, i mamy takie doświadczenia chińskie z przeszłości, otóż bardzo mało wiemy w Polsce o trzech krachach na dwóch chińskich giełdach. No, kto bardzo mało wie, to wie, rozmawia Pan z osobą, która bardzo precyzyjnie to opisywała i to nie raz w poprzednim moim tomie jest to opisane w chińskim renesansie dosyć precyzyjnie to pokazuje zresztą pewną istotną rzecz że Chiny najpierw chcąc w przyspieszonym tempie budować klasę średnią i własny rynek wewnętrzny żeby to był ten napęd zamiast eksportu nowego modelu rozwojowego, który w tym roku zaczęto wprowadzać w życie tej podwójnej cyrkulacji, że najważniejszy jest rynek wewnętrzny, a globalizacja i handel są uzupełniające, to w tym celu poszli na skróty, aż się zdziwiłem, że zaprosili Chińczyków do pójścia na giełdy. Chińczycy, którzy mają we krwi żyłkę hazardu, każdy kto w Chinach dłużej wie, był, ten o tym wie. No nie trzeba by ich dwukrotnie zapraszać. Jeżeli prezes banku czy minister finansów mówi idźcie na giełdę, to poszli. Napompowali banie, bania pieprznęła, trzy były krachy, lipiec 2015, sierpień 2000, potem zamrozili całą giełdę, wszystkie operacje. W styczniu 2016 raz jeszcze i jeszcze w ciągu paru godzin o 7,5% giełda tąpnęła. Łącznie, jak to zebrać, z Chiny straciły bilion dolarów, w rezerw walutowych, bo od razu to się pokazało i stoją, czyli straciły dwa polskie roczne PKB i nic się w zasadzie nie stało, z wyjątkiem, że około 80 milionów chińskich obywateli straciło często dorobek albo oszczędności życia, no i od tamtej pory środki na bezpiekę są większe niż na armię, czyli to też nie, nie do końca wszystko tak ładnie wygląda, jakby się z zewnątrz wydawało. No i w Chinach, kiedy już o giełdzie mówimy, były dwie giełdy tylko w Shenzhenie i w Szanghaju, a w chwili, kiedy rozmawiamy, otwierana jest trzecia w Pekinie. Czyli możliwości, żeby zdefraudować, możliwości, żeby przegrać, bezustannie rosną, aczkolwiek wszyscy oczywiście liczą na to, że indeks giełdowy będzie forsowany w górę. Niektórzy złośliwi powiadają, że ta w Pekinie to dlatego, że coraz bardziej osłabiana jest giełda w Hongkongu, która była jedną z największych w regionie. Powszechnie wiadomo, że partia rządzi biznesem. Przy czym wydaje mi się, że już nie tak powszechnie wiadomo, jak to konkretnie wygląda. Poza oczywiście tym, że mamy państwowe firmy w Chinach, którymi wprost rządzi państwo, jak to się ma do jednak prywatnych firm chińskich? Te państwowe firmy, a propos, to są państwowe konglomeraty i to jest wielki problem, bo od wielu lat, a nawet dziesięcioleci chińscy specjaliści, nie tylko zachodni, mówili, że to jest kolejna bariera. W rozwoju, że należałoby te monopole likwidować, a Xi Jinping je wzmacnia, czyli idzie w przeciwnym kierunku. I równocześnie wprowadza coraz bardziej partie do tego stopnia, że nawet do organizmów o charakterze czysto spółki prywatnej wprowadza się komórki partyjne. To nie to, że one idą tam do zarządzania, one idą do obserwowania. Czyli nie tylko sztuczna inteligencja, nie tylko system e, tak zwanego zaufania społecznego, e, bo, bo i coś takiego wprowadzono, ale również komórki partyjne, więc inwigilacja rosnąca. To jest, są oczywiście niepokojące i nie dla zastosowania u nas rozwiązania, i w tym kontekście dałbym Państwu takie ostrzeżenie, czy. Punkt do myślenia, podpisujemy pan czy ja umowę z chińską małą firmą. Pan chce rozwinąć YouTube z profesorem Guralczykiem o jeszcze 200 tysięcy oglądających. Ja chcę mieć jak największe zasięgi. Mamy wspólny interes. Znajdujemy Chińczyka, który nam te zasięgi technicznie w inny sposób zapewni, bo włączy sztuczną inteligencję. Ale nie daj Bóg. Jeżeli odniesiemy, my, my dwaj albo trzej z Chińczykiem duży sukces, bo wtedy partia mówi: o cholera, tym się powiodło. Aha, to wtedy wchodzi pa państwo, i nagle zamiast małej prywatnej firmy mamy chińskiego molocha miliardowego, a to już jest inna śpiewka. Innymi słowy, yy, ostrzegam, że relacje z chińskimi partnerami yy, wymagają, Ostrożności i dalekowzroczności, nie mówiąc o wiedzy, która była, byłaby chyba w ich przypadku podstawowa, bo to są wytrawni gracze, którzy bardzo wielokrotnie nas rozgrywali. Nas palelicho, ale oni przecież Amerykanów rozegrali. Ja piszę, i może kiedyś przyjdzie. Taka szansa, że jeszcze raz porozmawiamy sobie, to panu pokażę, jak Amerykanie pompowali sobie rywala, a teraz, jak to się mówi, mają rękę tam, gdzie nie najlepiej. Jest takie polskie powiedzenie, gdzie nie najlepiej pachnie. Więc Amerykanie przyczynili się. Do wielkiego chińskiego sukcesu z własnej pazerności i z własnej zachłanności, bo one billion customers, miliard konsumentów i rynek zachłanny, to jak ja będę sprzedawcą zapałek, to ja się dorobię. No i dorobili się, ale bardziej Chińczycy niż Amerykanie, i mamy to, co mamy. Czyli czasami mówi się nowa zimna wojna. Przy czym w Chinach, z tego co wiem, wciąż jest problem, problem z korupcją. Z którą to prezydent Xi podobno bardzo ostro walczył. No niepodobno. Chciałem zapytać, jak właśnie, konkretnie, co to była za walka, jaka to była kampania. Niepodobno, tylko to była największa kampania w historii HRL. Niektórzy mówią, że chińska cywilizacja w ogóle jest endemicznie e, e, korupcjogenna, bo tam w całej cywilizacji chińskiej. Czyli nie tylko na terenie HRL, ale w Hongkongu, na Tajwanie, w Singapurze, jak jest chiński nowy rok, to dzieciom się daje y, czerwone koperty, a w nich pieniądz. Czyli to jest zupełnie inna y, mentalność biznesowa i inne relacje, bo są, u nas są powiedzmy, może nie mówię w tej chwili o Polsce, y, instytucje i wymogi prawne regulacje prawne. A w Chinach są kłansi relacje osobiste. Jak polityk powie, że dana inwestycja jest, to będzie u nas kiedyś zaczynali w pierwszej dekadzie tego stulecia taką chińską autostradę poprowadzić kawałek między Łodzią a Warszawą i się z wielkim hukiem rozbiło. No, bo polscy politycy, jak to polscy politycy obiecali, a potem przyszły pieniądze ze środków unijnych, mitręga biurokratyczna i poddostawcy się zbuntowali i wyszli z pola e, walki, wyszli z pola budowy i autostrada nie powstała. W tym sensie e, my musimy to brać pod uwagę, e, że chińska mentalność biznesowa jest zupełnie inna i e, myślę, że na tej podstawie trzeba sądzić, jak to wygląda tam. Chyba, że chce pan jeszcze coś dopytać do tego. Do tej kampanii antykorupcyjnej? Bo w zasadzie no, nie, nie, nie dopowiedziałem, jak ta kampania wyglądała i o co chodziło. Opisywałem to wielokrotnie, ale powiem tak. Kiedy Xi Jinping doszedł do władzy, to rozpoczął. Bezprecedensową kampanię do tego stopnia, że tam jest ten zbiorowy cesarz, siedmioosobowy, stały komitet biura politycznego, i w nim był niejaki Chow Yong-han, który był szefem bezpieki w poprzedniej ekipie. I on nawet jego wsadził. A Chiny to są kłańsi, jak mówię, relacje. Czyli jeżeli wsadzasz szefa bezpieki, to wsadzasz tak naprawdę całą bezpiekę, bo nie wiesz, gdzie te relacje się kończą. I nawet się na to zdobył, a przede wszystkim pozbył się głównego rywala do tronu. No, tak jak on książątko wywodzącego się z kolejnego pokolenia komunistów, Posilaj się nazywał. Jest wspaniała książka w języku polskim dwóch autorów e, Chińczyków. Yy, uderzenie w czarne. Polecam Państwu, żebyście mogli sobie to z, z, zobrazować, jak to wyglądało. I Xi Jinping uderzył w pchły i tygrysy, jak mówią. Pchły, ponad 2,5 miliona aparatczyków wyleciało z, z, ze swych funkcji yy, i kilkudziesięciu generałów i najwyższych rangą polityków. Często nawet, jeżeli udowodniona korupcja była na miliony dolarów, nie juanów to była czapa. To trwało mniej więcej do 2018 roku, później nieco spowolniło, ale problem korupcyjny jest endemiczny, jest wewnątrz systemu, bo to, to łapie się rybę, a nie wędkie jak to się u nas powiada. I wydaje mi się, że nadal ten problem istnieje, chociaż sposób, jaki w tej chwili Xi Jinping zarządza, powoduje, że wraca niepokój, strach Obawa i jest coraz większa. Zaciskanie śruby w sensie politycznym to widać i czuć. I w najnowszym tomie o Chinach ery Xi Jinpinga starałem się to dosyć precyzyjnie opisać. Po więcej, odsyłamy do nowej książki pana profesora. Ja jeszcze tylko przypomnę widzom o subskrybowaniu kanału. Nam zależy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do, do zobaczenia.